polscy i zagraniczni artyści sceny muzycznej, a właściwie ich mocno odmłodzone wcielenia, przyjechali do Inowrocławia, by wystąpić podczas mini playback show. W tym roku artyści wystąpili w dwóch kategoriach, soliści i zespoły, bez podziału na kategorie wiekowe. Przy pełnej widowni na scenie zaprezentowali się artyści łudząco podobni do Alvaro Solera, Sylwii Grzeszczak czy Christiny Aguilery. Była też Majka Jeżowska. To jeśli chodzi o solistów. Niezwykle widowiskowo zrobiło się w czasie występów zespołów. Jednak w tym roku zarówno widzów, jak i jurorów powalił na kolana występ uczniów z drugiej klasy ze szkoły podstawowej w Broniewicach, którzy zaprezentowali piosenkę Kasa, Kasa, Kasa z musicalu Mamma Mia, zgarniając tym samym pierwsze miejsce. Mimo wszystko jury nie miał łatwego zadania, oceniając młode gwiazdy. Oczywiście, że trudno. No, wiadomo, że mi playback show rządzi się swoimi prawami. Tutaj najważniejsze to odwzorowanie tego, co w oryginale leci w telewizji, na teledyskach. Więc no, wiadomo, że dzieci jednak tam wszystkiego nie pokażą, tego co dorośli na tych teledyskach. Ale było przecudownie i po prostu bawiliśmy się świetnie. Dużo rozrywki na pewno. Dużo rozrywki było na pewno. Jury brało pod uwagę nie tylko tak zwane odwzorowanie. Nie tylko oczywiście ubiór, specyficzne poruszanie się na scenie. Było kilka takich, no już powiem o zespołach, które jako grupy występowały, które robiły to wręcz nawet rewelacyjnie, powiem szczerze. Szczególnie jedna grupa z Broniewic, która przedstawiła jedną piosenkę Kasa, Kasa, Kasa z musicalu Mamma Mia. Po prostu rewelacyjnie wszystko, no. No jak na spektaklu to wszystko przygotowane. Inowrocławski Delfin już po raz 20 był areną pływackich mistrzostw Inowrocławia. W zawodach wzięło udział 470 zawodników z całego kraju. Kryta pływalnia Delfin w Inowrocławiu była areną 20 pływackich mistrzostw Inowrocławia. O puchary i medale walczyło blisko 480 zawodników z całego kraju. To są dzieci z całej Polski. Zawody, 20 zawody Mistrzostwa Inowrocławia pod honorowym patronatem pana prezydenta Ryszarda Blejzy przy współorganizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji. Od 20 lat ci sami współorganizatorzy, łącznie z klubem pływackim Delfin, w zgodzie organizujemy zawody, na które przyjechało dzisiaj 32 kluby, 470 zawodników, więc ogromne zawody, myślę, że bardzo promujące nasze miasto. Zawody były ogłaszane na stronie ogólnopolskiej Mega Timing i dlatego z całej Polski przyjechało do nas aż 32 kluby. 20. Pływackie Mistrzostwa Inowrocławia zorganizowali Klub Pływacki Delfin, OSIR Inowrocław, Urząd Miasta oraz Akademia Sportu i Nauki. W ramach rozgrywek pierwszej ligi koszykówki mężczyzn w hali widowiskowo-sportowej koszykarze Noteci Inowrocław zmierzyli się z Kotwicą Kołobrzeg. Koszykarze Noteci nadal niepokonani w inowrocławskiej hali. Nasz zespół w ósmej kolejce rozgrywek pierwszej ligi wygrał z Kotwicą Kołobrzeg 75-54. Najskuteczniejszym graczem naszej drużyny był Mikołaj Grot, zdobywca 17 punktów i autor 12 zbiórek. Myślę, że typowy mecz walki od pierwszych minut i tak po prostu się ułożyło. Mecz meczowi nierówny, nie wpadało. Myślę, że też dobra obrona była. Na pewno my postawiliśmy tutaj trudne warunki, no ale po przerwie to się troszkę zmieniło. Kolejny mecz już 12 listopada. Noteć zmierzy się na wyjeździe z niepokonanym w lidze liderem Sokołem Łańcut. W Teatrze Miejskim odbył się koncert profilaktyczny pod nazwą Hejtujemy dopalacze z udziałem zespołu Roan. Hejtujemy dopalacze. Pod takim hasłem i ku przestrodze Inowrocławski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i zespół ROAN zorganizowali spotkanie dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Czy dobry hejt nie jest zły? Czy może być wyrazem życzliwości? Choć trudno w to uwierzyć, odpowiedź jest twierdząca. W Teatrze Miejskim bez wulgaryzmów, ale za to z zasłużoną krytyką i niezwykłą szczerością hejtowano dopalacze. Koncert miał charakter profilaktyczny. Zebrana młodzież wysłuchała również prelekcji terapeutów. Ponadto była świadkiem mini przedstawienia przygotowanego przez młodzież, opartego na schemacie programu Idź na Całość. Chcieliśmy urozmaicić, no, od pogadanek odejść na tyle może nie do końca, bo cały czas realizujemy przecież warsztaty w szkołach, też i gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, więc to jest taka forma. Też robiliśmy już konferencje, braliśmy udział w konferencjach. Robiliśmy też w maju w Parku Solankowym z kolei, pokazywaliśmy alternatywy do używania dopalaczy, gdzie młodzież występowała z różnymi pasjami. No i teraz wpadliśmy na taki pomysł
bo wyśledziliśmy, że zespół Roan robi taki projekt Hejtujemy dopalacze, gdzie też trochę o tym mówią. My sami zastanawialiśmy się nad tym, nad hejtem, zrobieniem coś o hejcie. No i doszliśmy do takiego porozumienia i wspólnie tak przygotowaliśmy. Szkoła podstawowa nr 9 imienia Marii Skłodowskiej-Curie świętowała Dzień Patronki. Nie zabrakło warsztatów i gali super dziewiątek. Impreza była połączona z uroczystym pasowaniem uczniów. W czasie tej podniosłej chwili nie brakowało łez wzruszenia. Pierwszoklasiści musieli też wykazać się znajomością biografii patronki szkoły, czyli Marii Skłodowskiej-Curie. Później najmłodsi mogli podziwiać różnego rodzaju występy artystyczne i pokazy fizyczno-chemiczne. Tradycyjnie odbyła się też gala Super Dziewiątek, czyli nagród przyznawanych w tajnym głosowaniu zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Tegoroczne święto na długo pozostanie w pamięci całej społeczności szkolnej. Zaczęliśmy dzień od pasowania na ucznia. Pierwszoklasiści stali się prawdziwymi członkami naszej społeczności. Oprócz tego w tym dniu obchodzimy urodziny naszej patronki. 7 listopada urodziła się Maria Skłodowska-Curie Skłodowska. Jest to trudny patron, a zwłaszcza, że nasza szkoła do tej pory jest szkołą małego dziecka. Trudno jest wytłumaczyć dzieciom, kim ona była. W związku z tym zaprosiliśmy do współpracy osoby, które działają w różnych kołach naukowych. Cieszymy się, bo od wielu lat współpracujemy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika i tam działają koła naukowe i różnego rodzaju fundacje, które corocznie wspierają nas, przyjeżdżając na tę imprezę i organizują pokazy różnych doświadczeń fizycznych i chemicznych i dzieci przez to zyskują taką ciekawość naukową. Siódmego listopada w Urzędzie Miasta odbyła się sesja inaugurująca Młodzieżowej Rady Miejskiej nowej kadencji. Młodych radnych 14 kadencji przywitał prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza i przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia Tomasz Marcinkowski. W czasie inauguracyjnego spotkania wybrano władzę MRMI. Przewodniczącą została Weronika Burak, a wiceprzewodniczącymi Marek Sikora i Damian Śnieżewski. Stanowisko sekretarza otrzymała Małgorzata Lis. Każdy z radnych otrzymał też specjalną legitymację. Po raz trzeci w ławach Młodzieżowej Rady zasiadać będzie Józefina Będkowska, która bardzo dobrze wspomina ostatnią kadencję. Kadencja, która była w 2015-16 roku, była pełna wrażeń i pewna pracy. Wspominam ją z bardzo dużym sentymentem. Zrobiliśmy bardzo dużo nowych rzeczy i dużo rzeczy, które kiedyś tam były, zostały po prostu odświeżone. Takim naszym gwoździem programu tej kadencji był właśnie Festiwal Młodych, o którym bardzo dużo było wspominane tutaj w naszych lokalnych mediach. Myślę, że to było wszystko skierowane do ludzi w każdym wieku, ale chciałabym podkreślić, że Młodzieżowa Rada działa po to, żeby inicjować różne zachowania wśród ludzi młodych. Stacja uzdatniania wody w Trzaskach została przebudowana. Inwestycja będzie miała wpływ na znaczącą poprawę jakości wody. Obecnie trwa tak zwany rozruch technologiczny. Dzięki temu lepszej jakości woda pojawi się w naszych domach za kilkanaście tygodni. Inwestycja kosztowała 7 milionów złotych. Remont stacji trwał 12 miesięcy i ze względu na starą technologię był konieczny. Stacja uzdatniania wody, jedna z dwóch pracujących w Trzaskach, została w pełni zmodernizowana. Prace trwały około roku. Mamy nadzieję, że będzie to miało zdecydowany wpływ na jakość wody, zwłaszcza w zakresie parametrów fizykochemicznych. Liczymy na to, że powinna się poprawić ta jakość w ciągu, to nie będzie bardzo krótki okres czasu, bo to się musi wszystko wpracować. Poza tym nie jest to jedyne źródło dostaw wody dla Inowrocławia, o czym trzeba pamiętać, ale na pewno parametry wody uzdatnionej, która będzie wtłoczona do miasta, powinna się poprawić. Głównie jeżeli chodzi o zawartość żelaza, bo to jest największym takim problemem dla odbiorców wody. Drugim jest twardość, która niestety tutaj nie będzie w jakiś zdecydowany sposób ograniczona, ale jak już wielokrotnie podkreślałem, ze względów zdrowotnych nie ma to żadnych negatywnych
konsekwencji dla odbiorców, natomiast utrudnia życie w zakresie korzystania z urządzeń, zwłaszcza grzewczych, czyli do gospodarczego wykorzystania. Remonty chodników, nawierzchni ulic, klatek schodowych to tylko niektóre z działań podejmowanych jesienną porą przez Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową. 10 milionów złotych. Tyle w tym roku Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa przeznaczyła na remonty swoich zasobów. Ostatnio spółdzielnia prowadziła remont parkingu przy Wojska Polskiego, Szereg Szeregów. Remontowano też chodniki przy Niepodległości Czkrzymińskiego. Ponadto spółdzielnia mocno ruszyła z budową wiat śmietnikowych. Prace zaplanowane na ten rok dobiegają końca. To znaczy w zasadzie miesiąc listopad to już jest finał wszystkich prac inwestycyjno-remontowych czy modernizacyjnych, no ponieważ pogoda nie sprzyja wielu technologiom, którym się wykonuje, chociaż wykonujemy jeszcze te, których nie są zależne od pogody. Mianowicie no ostatnio, to co pewnie widać na osiedlach, montuje się dużo wiat śmietnikowych. No chcemy do końca uporządkować sprawę śmieci i mamy taką ambicję, aby być jednym z pierwszych miast, które, mówiąc krótko, śmieci zamknie w wiatach i to, co poprawi oczywiście estetykę osiedla. Wszyscy mieszkańcy, te wiaty, które są adresowane, są do poszczególnych mieszkańców konkretnych budynków. Wszyscy będą mieli własne klucze. No i mam nadzieję, że niektóre problemy się skończą. Na tym kończymy dzisiejszy magazyn miejski. Dziękuję Państwu za spotkanie. Widzimy się jutro. Listopada o godzinie 17 w Inowrocławskim Teatrze Miejskim odbędzie się koncert charytatywny Gramy dla Kubusia. Wystąpią zespół New Collective, nazywany polskim Modern Talking, a także Janek Zieliński, pierwszy wykonawca hitu Daj mi tę noc. Podczas koncertu przewidziana jest zbiórka do puszek, a także atrakcyjna loteria fantowa. Wstęp na koncert możliwy będzie po nabyciu cegiełki charytatywnej w siedzibie Fundacji Ekspert Kujawy przy ulicy Dworcowej 65.